Witam na kanale Dzieciaki Testują. Dziś zapraszam na recenzję książki Mopsik, który chciał zostać jednorożcem od wydawnictwa Wilga. Jest to książka w świątecznym klimacie, ponieważ akcja jej rozpoczyna się przed Bożym Narodzeniem i ma tak fantastyczną okładkę, że patrząc na nią chce się książkę wziąć i przeczytać. Mopsik w przebraniu jednorożca jest przeuroczy i Mopsik w całej tej książce jest niesamowicie uroczym zwierzątkiem. Peggy, bo tak ma na imię, trafia do schroniska, skąd rodzice Chloe zabierają ją na kilka dni do domu. Peggy bardzo polubiła dziewczynkę i polubiła swoją nową, można powiedzieć, rodzinkę i bardzo chciałaby z dziewczynką zostać. Niestety Peggy szybko odkryła, że dziewczynka zamiast pieska wolałaby dostać jednorożca. Że dziewczynka bardzo chciałaby dostać jednorożca. I Peggy chciałaby się w jednorożca zamienić, chciałaby bardzo zostać z dziewczynką. Tutaj widzimy ilustrację z rodzinnego domu, gdzie również maleńka Peggy sobie siedzi. Jak to się wszystko skończy? My już wiemy, ale nie zdradzimy. Jest to cudowna historia, niesamowicie zabawna i fantastycznie spędziłyśmy z nią czas, obserwując życie Peggy, codzienność Peggy u boku Chloe, jej rodziny, jej rodzeństwa, mimo że nie zawsze było różowo, można tam było też zobaczyć różne wypadki, no to wiadomo, że wszystko dobrze się skończy, ale jak, o tym koniecznie trzeba samodzielnie przeczytać. Książka ma bardzo dużą czcionkę, jest bardzo fajna do samodzielnego czytania. Przez początkujących czytelników ma ilustracje utrzymane w klimacie książki i jest fantastyczną lekturą, ale to już po okładce widać, że Mopsik, który chciał zostać jednorożcem, będzie świetny do czytania i niesamowicie zabawny. Więcej o książce na blogu, w opisie do filmu jest link, gorąco zapraszam i zapraszam też do subskrybowania naszego kanału, aby być zawsze na bieżąco, nie przegapić kolejnych wideo recenzji. Mamy wszystko fajnie podzielone na playlisty, więc zapraszam też do ich przeglądania. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.